Pomoc, jaką kierujemy do całego systemu ochrony zdrowia, do przedsiębiorców, a w tej chwili do domów pomocy społecznej ciągle rośnie. Rośnie dlatego, że potrzeby w tym zakresie są duże i myślę, że też wszyscy wspólnie powinniśmy dbać o bezpieczeństwo osób starszych, które przede wszystkim w takim zbiorowisku, jakim jest dom pomocy społecznej, się znajdują. Takie miejsca były w kraju i są i mogą być potencjalnym źródłem rozprzestrzeniania się koronawirusa. My już skierowaliśmy ponad 20 tysięcy maseczek wielokrotnego użytku, ponad 4 tysiące przyłbic do DPS-ów. Było to realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego, ale i także była kierowana pomoc z programu krajowego, czyli z Powera. Także trafiło do 51 DPS-ów ponad 20 tysięcy jednorazowych maseczek, ponad 8 tysięcy litrów płynu. Był to taki drugi rzut, który już wartał prawie milion złotych. I teraz przyszedł czas na to, aby ruszyć znacznie większą pomocą, bo mówimy tu już o 24 milionach złotych z programu Power. Tym wdrażaniem tej pomocy i wdrażaniem tych środków zajmuje się Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Cała pula środków zostanie przekazana do wszystkich 59 DPS-ów, które funkcjonują w naszym kraju, do DPS-ów, które są jednostkami publicznymi, a także do jednostek, które mają charakter prywatny. Tutaj nie będziemy rozróżniali takie, no jak można powiedzieć, organu czy osoby prowadzącej w tym zakresie. Myślę, że to, co kierujemy dziś w postaci tej naprawdę dużej puli do DPS-ów, związane będzie z finansowaniem zatrudnienia, z finansowaniem funkcjonowania izolatek, z funkcjonowaniem kwarantanny dla pracowników, kosztów, także zatrudnienia dodatkowej kadry w takim przypadku. Jest to taka, oprócz spraw związanych z ochronami osobistymi, z środkami dezynfekcji, pomoc jak gdyby dodatkowa. I suma tych wszystkich środków, które już do tej pory poprzez Samorząd Województwa Podkarpackiego, poprzez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynął do DPS-ów, do ośrodków pomocy społecznej, wynosi już ponad 27, wyniesie, przepraszam, ponad 27 milionów złotych. Proszę Państwa, ta dodatkowa, znaczy te nasze działania i ta dzisiejsza znakomicie wysoka i dodatkowa pula środków z programu operacyjnego Wiedza i Rozwój z Powera jest też wdrażana jako taki dosyć innowacyjny i szczególny instrument interwencji, który powstał jako pomysł właśnie tutaj u nas na Podkarpaciu. Stąd też bardzo z tego się cieszymy, że Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego zaakceptowało ten sposób interwencji do domów pomocy społecznej w województwie podkarpackim. Pomoc, która trafi, o której tutaj marszałek Władysław Ortyl wspominał, ona trafi do prawie 100 domów pomocy społecznej na Podkarpaciu. Wiemy z doniesień medialnych we Włoszech, w innych krajach, gdzie szczególnie w domach pomocy społecznej są osoby, pensjonariusze, pacjenci o zwiększonym ryzyku. Tam, jeżeli trafi się zakażenie koronawirusem, to też i te skutki są niejednokrotnie bardzo tragiczne. Dlatego na Podkarpaciu od samego początku na tą kwestię przykładaliśmy bardzo dużą wagę. Od samego początku wiele spotkań, telekonferencji z Ministerstwem Rodziny, gdzie nasz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej był liderem. Ta pomoc, ona w tej chwili się materializuje. W dniu dzisiejszym już pierwsze środki ochrony osobistej będą odbierane. One między innymi tutaj leżą już w dniu dzisiejszym i są w dyspozycji naszego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Ta pomoc została zakupiona za kwotę 3 miliony złotych. To jest pierwsza część pomocy, która dotyczyła 5 województw. Każde z tych województw dostało kwotę około 3 miliony złotych, Podkarpacie również, i tutaj bezpośrednio nasz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej był liderem projektu w Powerze. Dodatkowo w tej chwili procedowany jest wniosek w wysokości 24 milionów złotych, gdzie jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, jako Zarząd Województwa Podkarpackiego prosiliśmy o to ministerstwo, żeby takie podejście zupełnie nowatorskie, czyli pomoc grantową dla poszczególnych DPS-ów, niezależnie od tego, kto te DPS-y prowadzi, kto jest organem prowadzącym, i ta pomoc będzie dedykowana na jednego pacjenta, który jest w tym domu pomocy społecznej. Dlatego ona rozejdzie się w sposób bardzo równomierny, szybki, ale też również bardzo ważny dla między innymi samorządów. Wczoraj mieliśmy święto samorządów, 30-lecie. Wiemy, że wszystkie samorządy terytorialne jako organy prowadzące wspierają swoje jednostki, swoje placówki. W związku z tym będą mogli razem z dyrektorami tych DPS-ów zdecydować o tym, co w danym domu pomocy społecznej jest najbardziej potrzebne. A wiemy, że w służbie zdrowia, w domach pomocy społecznej, w ośrodkach leczniczych w tej chwili potrzebne jest zupełnie nowe podejście. Przy koronawirusie większość oddziałów musi być przystosowana do reżimu sanitarnego, epidemiologicznego, w związku z czym też i to, co do tej pory było, zupełnie nie dotyczyło tych jednostek. W tej chwili trzeba będzie też i część inwestycji wykonać takich, żeby można było bezpiecznie pacjentów obsługiwać w domach pomocy społecznej, ale też i musimy zapewnić bezpieczeństwo dla personelu, który pracuje w tych domach opieki społecznej. Ja tutaj chciałem serdecznie podziękować pracownikom na czele z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Jerzym Jęczmienionką, którzy od samego początku byli w Polsce liderem, jeśli chodzi o sprawy związane właśnie z procedowaniem tych projektów, niewątpliwie projektów, które troszeczkę są realizowane w tej chwili w sposób nowatorski. Ja bym chciał w tym momencie na początku podziękować przede wszystkim panu marszałkowi Władysławowi Ordylowi oraz całemu zarządowi województwa za to, że bezpośrednio jakby wspierali i zaangażowali tutaj Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w to, żebyśmy szybko mogli zadziałać i żebyśmy faktycznie z tą pomocą, która jest oczekiwana i wręcz potrzebna nie tylko przez domy pomocy społecznej, ale także inne placówki, żebyśmy mogli z tą pomocą trafić jak najszybciej do tych potrzebujących osób. I tak jak tutaj już wspomniał pan marszałek Ortyl, do pracowników ośrodków pomocy społecznej, wszystkich na Podkarpaciu, trafiło już ponad 20 tysięcy maszeczek bawełnianych, ponad 4 tysiące przyłbic. Od dzisiaj pracownicy, dyrektorzy 50 ponad domów pomocy społecznej na Podkarpaciu przyjeżdżają i z naszego magazynu w Rzeszowie odbierają płyny, maseczki, kombinezony, także rękawiczki ochronne. Mamy ponad milion tych rękawiczek ochronnych, które są dedykowane dla pracowników domów pomocy społecznej. Ponad 30 tysięcy maseczek, w tym te maseczki szczególnie istotne FFP2, F3, tak? Płyny do dezynfekcji, kombinezony. Dlatego to jest bardzo szeroka pomoc i nasze działania, które tutaj jakby w imieniu województwa, w imieniu zarządu województwa, w imieniu marszałka trafia do tych placówek na Podkarpaciu, jest bardzo oczekiwana, ponieważ tak naprawdę my wspieramy, pomagamy tym domom, tym placówkom, żeby one mogły bezpiecznie funkcjonować, żeby tam faktycznie ci podopieczni, tam jest w tej chwili około 5 tysięcy mieszkańców, ponad 3 tysiące osób kadry, pracowników, żeby oni mogli na co dzień bezpiecznie opiekować się, świadczyć tą pomoc opiekuńczą tym mieszkańcom. I uważam, że to jest duży sukces całego województwa, bo jak tutaj pan marszałek powiedział, właściwie od początku w kontaktach z Ministerstwem Rodziny byliśmy takim liderem, tak? Wspólnie z 5 pozostałymi województwami, ponieważ województwo podkarpackie, Regionalny Ośrodek jest liderem w takim dużym projekcie
z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój udało nam się pozyskać 15 milionów złotych, z tego 3 miliony dla Podkarpacia, a pozostałe 12 dla tych pozostałych 4 województw. W tej chwili, tak jak marszałek Ortyl powiedział, od czerwca uruchamiamy, będziemy ruszali z nowym programem o wartości 24 miliony złotych, który jest dedykowany wprost, adresowany do domów pomocy społecznej, które, jak powiedział pan marszałek, są prowadzone i przez powiaty, a także przez stowarzyszenia i osoby prywatne. Ale w tym momencie my kierujemy tą pomoc do wszystkich tych domów pomocy społecznej, jeśli one są zarejestrowane u pani wojewody, a są w tym momencie ta pomoc jest dedykowana i tam są nie tylko środki ochrony osobistej, są także dodatki do wynagrodzeń. Są dodatkowe wynagrodzenia, zakupy sprzętowe typu ozonatory, aparatura tlenowa, sprzęt. Dlatego to jest bardzo oczekiwana pomoc i jeszcze raz dziękuję panu marszałkowi, że właściwie bezpośrednio jakby wspierał i też angażował się w te działania, które podejmował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.